Proszę najmilszego państwa, zobaczymy sobie prezentację możliwości silnika Unity. To się nazywa Heretic. Puszczę to od razu, ponieważ tutaj nie ma treści mówionej chyba raczej za bardzo. A może jest. Opowiem państwu trochę, bo ja miałem okazję oglądać co to jest? Właściwie tą prezentację. Miałem okazję oglądać w San Francisco, jak jeszcze była w trakcie produkcji. Więc można było zobaczyć nie tylko to wszystko ładnie wyrenderowane, znaczy jakby na żywo, ale też niektóre obiekty były bez tekstur, gdzieś tam jakiś, jakby na silniku Unity, wewnątrz tego silnika obserwowałem to sobie i bardzo, bardzo fajna rzecz. I jakby Unity jest dosyć atrakcyjnym silnikiem, nie tak atrakcyjnym jak Unreal Engine. Ja jakby specem tu nie jestem. Wiem, że są różne opinie w tej sprawie. To znaczy, ci ludzie z game devu, z którymi ja się znam, no to wolą Unity. Znaczy, większość tych ludzi woli Unreala. Unreala. Nie Unity, tylko Unreala. Nie? Ale Unity to jest silnik, który no, wzbudza jakieś ciepłe uczucia. Pamiętam, że chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jaką widziałem wtedy w San Francisco, to była ta funkcja z tym oświetleniem z jednego źródła światła. Ray tracing, Boże, wleciało mi. Ray tracing, gdzie w zasadzie jakby w silniku był tylko jedna taka belka, w której trzeba było zaznaczyć ray tracing tak albo nie i już, wszystko się robiło. Więc ray tracing to jest technologia, która mocno ułatwi ludziom pracę. W ogóle to jest też tak, też mieliśmy trochę z Borysem dyskusji na temat tego, w jaką stronę branża idzie, jak się gry sprzedają, te usługi subskrypcyjne, że małe studia deweloperskie będą miały bardzo trudno, żeby się przebić, nie? Bo będzie dużo gier dostępnych za darmo w ramach, bo znaczy za darmo to jest w cudzysłowie, nie? Ale że będzie dużo gier dostępnych w Game Passie, no i żeby jakaś gra się sprzedała, będzie musiała być dosyć wybitna, nie? Natomiast z pewną pomocą przychodzą nowoczesne narzędzia. Silniki, które są łatwiejsze do użycia, przystępniejsze, można w mniejszej ekipie robić ciekawe gry. To jest wszystko na silniku. Ładnie. Więc liczę na to, że te małe firmy, no, to jest w ogóle takie, Borys mówił, że 3-4 osobowe firmy będą miały duży problem ze sprzedawaniem gier. Chyba te dyskusje chyba w czwartek przeprowadzamy na podcaście, więc nie będę teraz tego powielał, co żeśmy tam mówili, ale to nie do końca chyba dobrze, nie? Jeżeli małe firmy będą miały problem. Bo to jest tak, że te duże korporacje, no to przede wszystkim robią takie gry, które się opłaca robić, nie? Te małe firmy robiły takie rzeczy, które często wynikały z jakiejś silnej potrzeby samych ludzi, żeby zrobić coś tam w konkretny sposób. Ale może ja też liczę, są takie mniejsze studia, ci co zrobili Gridfall, nie? Focus Entertainment, Spiders. To nie jest duża firma, a robią coraz lepsze produkcje. Cały czas mam tam takie zastrzeżenia do ich gier, cały czas mi tam brakuje czegoś, gdzieś nudzi mnie to po drodze, nie jestem w stanie skończyć tych ich gier, ale widzę, że tam jest mnóstwo fajnych pomysłów i dużo energii takiej pozytywnej do robienia tych gier. I to już są takie firmy, to się chyba nazywa, Borys to jakoś ciekawie nazywa, to jest Indie Plus albo Indie... To są takie mocniejsze produkcje indie, nie? Że nie jest to gra AAA, ale też nie jest to taki klasyczny indyk niskobudżetowy. No. No,
Epic bardzo dobrze też, znaczy Epic bardzo mocno wspiera ludzi, którzy na Unrealu pracują. No Unreal jest mocniejszy, jest starszy od Unity, ludzie mają doświadczenia, to też, jak mówię, to nie jest moja wiedza i nie są to moje doświadczenia, po prostu takie informacje do mnie trafiają, że na Unrealu się po prostu łatwiej pracuje i tyle, nie? Ale to może być też kwestia tego, że ludzie mają więcej doświadczeń, bo dłużej na tym pracują. Prawdopodobnie przerzucenie się z jednego silnika na drugi to jest koszmar. Ja, żeby montować filmy w innym programie niż ten, w którym montuję na co dzień, to jest dla mnie koszmar. Nie chciałbym nigdy przeprowadzki urządzać. No, Plague Tale była fajna gra. Ja, to znaczy tak, jakby też mnie znudziła w końcu ta zabawa ze szczurami, muszę przyznać. W Plague Tale, ale fajnie była zrobiona ta gra. Też jest tak, że czasami te firmy mają taką potrzebę wydłużania tych gier i te łamigłówki ze szczurami. To przykre doświadczenie tu się odbyło. Te łamigłówki ze szczurami w Plague Tale wydłużały rozgrywkę, nużyły mnie, bo opowieść była fajna i na przykład jest taki fajny case jest Vanishing of Ethan Carter, to jest polska gra i to oni Astronaut się nazywają, nie? To firma Adriana Chmielarza. Zawsze mi się to, znaczy często mi się zdarza, że mi się mylą, zwłaszcza jak na żywo coś omawiam, to tam jakby skonstruowano tę grę tak, żeby była spójna, treściwa i nie wydłużona sztucznie. I to mi się bardzo, bardzo podobało. Pamiętam, że tam część recenzentów pisała jako negatywny punkt, że Vanishing of Ethan Carter jest za krótki. Nie? To mnie totalnie to kompletnie nie ma znaczenia. Nie ma czegoś takiego, gra za krótka. Bo to jest, no, gra ma pokazać jakąś tam treść, nie? Jakąś historię. Jeżeli historia jest krótka, no to gra musi być krótka. Jeżeli historia jest krótka, a gra długa, to znaczy, że gdzieś tam balans nie został zachowany, więc to dla mnie nic nie znaczy. Ja wolę krótką grę, nawet taką 4-5-godzinną, która mnie nie będzie nudziła w ogóle. No i teraz The Astronauts chyba, nie? Oni robią teraz The Witchfire to się chyba nazywa. Też czekam bardzo mocno, ale to niestety takie Dark Soulsowe. Coraz więcej tych gier Dark Soulsowych. Nie jestem szczęśliwy z tego powodu, no ale może ktoś z Państwa będzie zachwycony tym, więc... A jest jeszcze... Mam listę gier do ogrania teraz i ciągle przybywa ich. Jest taka jeszcze jedna polska gra Dark Soulsowa teraz z perspektywy pierwszej osoby, ale nie pamiętam nazwy. Rzucimy na to okiem, prędzej czy później. No dobra, to były możliwości silnika Unity zaprezentowane w filmie The Heretic. Jak wspomniałem wcześniej, to już w San Francisco miałem okazję to oglądać, więc to nie jest jakiś super bieżące, ale może teraz zostało ukończone.